wolności zgromadzeń, jak i wolności słowa, mówił Paweł Soloch i zapowiedział, że Andrzej Duda ze szczególną uwagą będzie przeglądał się ostatecznemu kształtowi ustawy. W piątek zmiany w ustawie przyjął Sejm, teraz przepisami zajmie się Senat. Nowe przepisy wprowadzają m.in. zgromadzenia cykliczne, które organizowane regularnie w tym samym miejscu miałyby pierwszeństwo nad zwykłymi manifestacjami. Wyjątek dotyczyłby demonstracji organizowanych przez władze publiczne oraz kościoły i związki wyznaniowe. Ich powyższa zasada nie będzie obejmować. Opozycja zarzuca zmianom niekonstytucyjność. Rządzący mówią, że nowe regulacje zapewnią bezpieczeństwo manifestującym. Rosyjski opozycjonista i założyciel fundacji Open Russia Michał Chodorkowski odebrał w Warszawie Nagrodę Rycerz Wolności. Wyróżnienie to jest przyznawane przez fundację imienia Kazimierza Płaskiego osobom przyczyniającym się do szerzenia wartości demokratycznych. Michał Chodorkowski ubolewał, że jego kraj ponownie wzbudza na świecie uczucie strachu. Dodał, że zwykli Rosjanie chcieliby zmian. Ludzie w Rosji... Mieszkańcy Rosji nie całkiem myślą to, o czym mówi Kreml. Kiedy pytamy w sondażach Rosjan, ponad 70% moich współobywateli odpowiada, że chciałoby odbudowy kontaktów z Europą i Stanami Zjednoczonymi. To nie to, o czym mówi Kreml, że jesteśmy otoczeni wrogami. Że my znajdujemy się w kolce wrogów. Dyrektor Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego, Zbigniew Pisarski, podkreślił, że laureat Nagrody Michał Chodorkowski jest symbolem tego, iż są Rosjanie walczący o demokrację w swoim kraju. To jest walka trudna, czego dowodem jest fakt, że pan Michał Chodorkowski musiał spędzić 10 lat w rosyjskich łagrach. Natomiast, że są tacy, że tak powiem, symboliczni rycerze, którzy walczą o to, ażeby przybliżyć Rosję i społeczeństwo rosyjskie do wartości europejskich i wartości demokratycznych. Czy ta walka nie jest przegrana? Innymi słowy, chcemy te osoby wspierać w takim wymiarze, w jakim możemy. W tym wypadku to jest wsparcie natury moralnej. Michał Chodorkowski był biznesmenem, prezesem przedsiębiorstwa naftowego Yukos. No był, był. Krytykował prezydenta Rosji Władimira Putina. W 2003 roku został aresztowany. W 2013, po latach spędzonych w więzieniu i kolonii karnej, został ułaskawiony i opuścił Rosję. BBC rozpoczyna akcję zbierania utworów zaniedbanych przez historię muzyki kobiet-kompozytorów. Po sporządzeniu listy orkiestry i chóry BBC nagrają je, a poświęcony muzyce poważny program trzeci radia BBC włączył je do swojego kanału nagraniowego. O szczegółach z Londynu Grzegorz Drymer. Przeciętny melomon nie wymieni do choćby wielu kobiet kompozytorów. Święta Hildegarda Bingen, Barbara Strozzi, Krasyna Bacewicz. W akcji zainicjowanej przez BBC chodzi o wypromowanie wielu równie wybitnych. Wszyscy słyszeli o Robercie Schumannie i Felixie Mendelssohnie, ale o ich żonach, Klaudzie Schumannie i panu Mendelssohnie już niewielu. Edytorzy i producenci programu trzeciego zastanawiają się, co przełamuje taką skromną kaszę. Mówię w imieniu Łysków z BBC. Wraz z Brytyjską Radą Badań nad Sztuką BBC podejmuje też poszukiwania rozproszonych, nigdy albo od dawna niewykonywanych utworów, niepublikowanych manuskryptów. Często ich fragmenty spoczywają na różnych półkach archiwów lub nawet w różnych częściach świata, albo trzymają w prywatnych układach spadkobierców. Inicjatorzy akcji zastrzegają jednak, że nie chodzi o promowanie muzyki tylko dlatego, że jej autorki to kobiety, lecz muzyki najwyższej klasy zapomniane z powodu płci kompozytorów. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Nieco sporo zachmurzenie na północy, w centrum i na wschodzie, miejscami przelotne opady śniegu, nad morzem także deszcz ze śniegiem i samego deszczu. Rano na Pomorzu Wschodnim możliwe opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Na Pomorzu miejscami mgły, lokalnie marznące, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna na północnym wschodzie od -8 do -6 stopni Celsjusza, na przeważającym obszarze kraju od -5 do -2, a nad morzem około +1. Wiatr słaby, umiarkowany na północnym wschodzie porywisty, zachodni i północno-zachodni. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Na północy i w centrum oraz na wschodzie miejscami słabe opady śniegu. Na Pomorzu Wschodnim opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Możliwe również opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. Rano na Pomorzu nieczynnym mgłem. Temperatura w ciągu dnia od -3 stopni na północnym wschodzie przez +1 w centrum i +2 na zachodzie. Czekaj nad morzem od 2 do 4 stopni powyżej zera. Wiatr słaby na północy kraju, miejscami umiarkowany. Dzień Pański. Słowa, wszystko. W imię Ojca
Mamy już 5 minut po północy. W Polskim Radiu 24 czas teraz na magazyn informacyjny 24 godziny w Polsce i na świecie wcześniej, jednak kurier ekonomiczny. Kilka dni temu w Archiwum Głównym Akt Dawnych oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się konferencja pod tytułem Rola Kościoła w dniach Polski Kościołów Rzeczypospolitej do roku 1918. Jeden z jej uczestników był dyrektor Archiwum Głównego Akt Dawnych, dr Hubert Weiss, z którym rozmawiałem. W zbiorach Agadu znajdują się dokumenty ważne z punktu widzenia historii Kościoła chrześcijaństwa w Polsce, ważne dla państwa polskiego od XII do XX wieku. Chciałbym pana zapytać, jakie są najcenniejsze kanclerz? Ten egzemplarz jest wyjątkowy, bo jest przeszły i opieczętowany pieczęcią królewską, jakby nabiera mocy. Córka bogatego kolejna rzecz, na którą warto na pana zwrócić uwagę, jest taki fundamentalny dokument związany z Kościołem, bo propozycje, ponieważ założyła ślub czystości. Ojciec zamknął ją w wieży i głodziła potem ściągnie wyjątkowego. W Polsce istnieje zwyczaj stawiania do wazonu gałązki wiśni lub czereśni w dniu 4 grudnia, która kwitnie na Boże Narodzenie. Patronka dobrej śmierci górników, minerów, artylerzystów, strażaków, marynarzy, murarzy, architektów i więźniów. Podczas II wojny światowej uważana była za patronkę polskiego podziemia. Pozdrawiam gorąco i serdecznie wszystkie Barbary. Barbara, grupa górników i tych, którzy dziś przeżywają swoje święta. Mówił, jak ma wyglądać przyszłe panowanie, jak ma wyglądać puszka tego kraju. Tam jest powiedziane, że króla będziemy wybierać wspólnie z siłami na jedno miejsce, w nie oddzielnie. Jak to nie będzie wyglądać na Polska cała. Że nie będziemy wypowiadać wojny bez zgody z tym. Nie mógł za 10 lat
Reprezentacyjny zespół artystyczny Wojska Polskiego na 25. rocznicy Radia Maryja to uroczystości zwieńczone jako dziękczynienie Panu Bogu za lata posługi i bycia kapelusją głosem w naszych domach. 3 grudnia w pierwszą sobotę pod tym klubem garnizonowym i podsłuchiwała, piękna nasza Polska cała śpiewa, jaki zespół wojska, ale jeszcze były inne zespoły. Zofia Maciąg stała jak ta kura na deszczu. Zgromadziła się, żeby Tysiąca Święcy zgromadziła się we wspólnocie wiary, wspólnocie patriotyzmu, wspólnocie pół kilometra dalej. Miłości do Boga, Kościoła i Ojczyzny. Było mokro, nieprzyjemnie, na benemerenki. Tej wspólnoty, którą tworzymy jako rodzina, Torunia, jaka Polska gromadzi się. No i też nie za bardzo wpuszczali, bo to jest Maryja. Z tych egzemplarzy, o tym chciałbym porozmawiać, posłuchać, z jaką Polską przybywamy do Matki Najświętszej, jako słuchacze Radia Maryja, jako rodzinę Radia Maryja, z jakim pięknem przybywamy, by Matce Najświętszej podziękować, że jest w Polsce takie radio, że się nazywa Radio Maryja. To słowo doskonale jest znane świętego Jana Pawła II. Wiem, że Państwo niektórzy słuchają, może przysypiają w autokarach, wracając do domu, szczęśliwie wciąż też trwają poszukiwania jednego z uczestników, pana Władysława, 82-letniego, pana z Różowa Wielkopolskiego, brata czarnoprawowieckiego kapitana i czarny beret. Ostatni raz był widziany właśnie przy hali przy ulicy Bema w Toruniu. Polskie Radio 24 godziny w wszelkie informacje, oczywiście mamy numer policji, czy też numer alarmowy, stron 12 numer policji 998. Drodzy Państwo, to są tym pięknym, z którym zdajemy to, że ten zespół tworzymy, które można było zauważyć w cierpliwości, w życzliwości, w wyrozumiałości, w szybkim przebaczaniu sobie tego, co może na daną chwilę wymówić z niecierpliwienia, a potem rozpoczęła się już nasza celebracja, rozpoczęło się nasze świąteczne spotkanie. Wtedy tworzyliśmy już jedną wspólnotę ducha, jedną wspólnotę wiary, jedną wspólnotę piękną.
to mogło być zapraszam na stację pokojowe. Proszę o tym pamiętać i pamiętać o tym, co jest napisane w Europejskiej Partii Praw Człowieka, która również nas, Polaków, obowiązuje, ponieważ jesteśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej. Obawiam się, że przez takie działania nie będziemy członkiem Unii Europejskiej. Przez wasze działania, które negują usta Polaków. Słowo Mirman z PO zarzucał autorom ustawy z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, że nawiązują do najgorszych wzorców w czasach komuny. Czy będzie jego działanie? Jak mógłby w sprawie wewnętrznej również ci, którzy przybyć nie mogli, ale towarzyszyli nam państwo i byli razem z nami. Zapraszam. Także proszę Państwa, 25 lat to już to. Przyznam się szczerze, że dla starych ludzi w ogóle, no to wiesz, Radio Maryja, to ja wiem, jakby matka, jakby takie pocieszenie, bo to nie jest złe, wiesz, dla ludzi to. Biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek w homilii przypomniał, że w powojennej Polsce trwała walka z Kościołem. Księża, głosząc Ewangelię, przestrzegali wiernych przed zwodniczą ideologią komunizmu i często płacili za to wysoką cenę. Ksiądz Stanisław Polec.
Polska odesłała Niemcy. I za to ją zatrzymają. Księża otrzymali stopień traumatycznego rezerwy. No nie wiem, czy tam ktoś na drodze nie stanie. ...najami przewidzianymi dla oficerów zawodowych. W katedrze polowej Wojska Polskiego została też odwrócona i poświęcona tablica upamiętniająca księży męczenników komunizmu. Jednym z byłych kapłanów żołnierzy zmuszonych do odbycia służby wojskowej był błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, który pełnił ją w latach 1966-68 w Katowicach. Szczęść Boże. Wojskowi psychologowie i psychiatrzy debatowali nad problemami zdrowia żołnierzy. W Rynie pod Warszawą zakończyła się trzydniowa narada obu środowisk. To pierwsze takie spotkanie od 10 lat. Wnioski z dyskusji mają pomóc w wypracowaniu skuteczniejszej pomocy żołnierzom z problemami natury psychologicznej. Wspólna konferencja to pomysł Wojskowego Instytutu Medycznego. Psychologowie i psychiatrzy od niedawna zmysły podlegały pod jedno dowództwo, co pozwoli ponownie zintegrować owe zawody, a taka ścisła współpraca, jak mówi dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gierelak, jest w opiece nad żołnierzem niezbędna. Rozmawiamy o zbyt poważnych rzeczach. Proszę pamiętać, że Radio MER, taka MER. Oddaje się broń, ale oddaje się w ten sposób olbrzymią odpowiedzialność. Ci, którzy to robią, obywatele, państwo, muszą być całkowicie pewni, że powierzają to osobom w pełni sprawnie. Przy okazji narady specjaliści poruszyli kwestie dotyczące kondycji psychicznej mundurowych. Szef kliniki leczenia stresu bojowego Radosław Tworus wojskowych z problemami leczy od lat. Według niego stres związany z udziałem w misjach bojowych powoli odchodzi w zapomnienie. Jak mówi dr Tworus, osłabiony PTSD jest często niezwykle zdemotywowany. To jest najpiękniejszy. Mógł zapłać Interesa, z Bogiem mógł zapłać Radio Maria, proszę. Szczęść Boże. No nie wiem, czy to o takie piękno literalne i dosłowne. Chodź. Przy okazji nasze dzieci są dobrze wychowane, tak jak dzieci sąsiadów. Zaczynają się awantury, zaczynają się kłótnie, zaczynają się konflikty, zaczyna się picie, przemoc, wchodzi to wszystko, żandarmeria. W dyskusji psychologów i psychiatrów wzięli też udział dowódcy, którzy na co dzień zmagają się z problemami swoich żołnierzy. Dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Mirosław Różański, chwali inicjatywę lekarzy. Jego zdaniem w obszarze zdrowia psychicznego mundurowych jest jeszcze dużo do zrobienia. Żołnierze, którzy mają tego typu problemy, obawiają się, że w Matce Boskiej będą wskazywali, że są jakieś problemy, że są słabi. Aspekt to są kwestie związane z postawami i relacjami dowódcy i żołnierzy. Ci kolegi, którzy byli na misjach, oni rozumieją te problemy. Natomiast część z tych dowódców, szczególnie tych młodszych, którzy nie mają dostępu do doświadczenia i zapamiętują ten problem. W debacie rejestrowych psychologów, psychiatrów i neurologów wzięło udział kilkadziesiąt osób, to pracownicy służby zdrowia z jednostek w całym kraju. Zorganizowanie konferencji naukowej na temat zdrowia psychicznego żołnierzy zlecił Wojskowemu Instytutowi Medycznemu i Minister Obrony Narodowej. Tysiące słuchaczy z całej Polski przyjechały do Torunia na jubileusz 25-lecia założenia Radia Maryja. A może jemu daruje ten konferencje, spotkania, sympozja na kół były transmitowane, tak jak pamiętam. Na wszystkie był ojciec dyrektor i ojciec Andrzejewicz. Także tutaj też, prawda, wielkie to świętej pamięci. To bardzo, bardzo pomoże, tak jak i Tomasz Szyński mówił, że uczelnie muszą być katolickie i media. No i zasługa wielu profesorów, tutaj się został profesor Jaruszyński, profesor Ryba, wszystko w Chorkowie, ojca Krąbca, no ale też
25-lecia Radia Maryja wzięli udział przedstawiciele rządu oraz prezydent Andrzej Duda, który podziękował Radiu Maryja za jego wkład w budowę polskiego społeczeństwa i państwowości. Ja jako prezydent Rzeczypospolitej przyjechałem podziękować przede wszystkim za wielkie dzieło wspólnoty, wielkie dzieło miłosierdzia i wielkie dzieło budowania siły polskiego społeczeństwa i siły polskiej państwowości. Podziękowano podziękował dyrektorowi i pracownikom, a także kołom Radia Maryja za budowanie wspólnoty i wizualność ogłoszenia ideału państwa polskiego. Już właśnie na początku lat 90. mówienia naprawdę wówczas na powszechnie obowiązującym i prądom liberalnym, do których później dołączyły prądy lewicowe od zajomych na całym świecie, bo przecież uratował też potrzebuje człowiek, żeby mógł naprawdę godnie żyć. Jakie powinno być polskie państwo, aby można było powiedzieć, że jest państwem godności, solidarności, sprawiedliwości. Na zakończenie przemówienia prezydent życzył Radia Maryja i związanych z nim mediom, aby się rozwijały i miały wsparcie władz państwowych. Podkreślił, że Radio Maryja ma prawo włączać się w politykę, rozumianą jako roztropna troska o dobro wspólne. A prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wystosował list na uroczystości 25-lecia Radia Maryja podczas uroczystości w Toruniu, odczytał go minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak. Jarosław Kaczyński, który nie mógł przybyć na obchody, przypomniał, że z Radiem Maryja jest związana telewizja TVN, nasz dziennik, a także wiele innych instytucji. Inicjatywy medialne odebrały monopol mediom głównego nurtu, wniosły do polskich domów powiew wiarygodnej informacji i niezakłamanej publicystyki. Tę przestrzeń prawdy na innym odcinku pracy formacyjnej stale poszerza Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Jarosław Kaczyński napisał, że Radio Maryja i inne inicjatywy ojca Tadeusza Rydzyka zmieniły Polskę. Za ich powstanie i istnienie, za istnienie w głębi serca ojcu dyrektorowi dziękuję. Napisał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje dnia w skrócie, potem wracamy do magazynu 24 godziny w Polsce i na świecie. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Także proszę Państwa, 25. rocznica Radia Maryja. Proszę wszystkich do kościołów, niech się modlą, no bo jak ludzi mają zaczepiać, ja tu szłam, ile to, 4 dni temu, z asfaltem, to w takim ciemnym miejscu i tak czuję, że ktoś za mną idzie, tak ktoś chciał zaczepić. No żebracy, no po prostu żebracy. Proszę nie zaczepiać ludzi na ulicach, bo człowiek ma prawo odruchowo przypierniczyć w łeb.